Witam Was 31 sierpnia 2021 roku. Jestem w malowniczym miejscu. W tym roku będę tu pierwszy raz. Jeździłem tu przez parę lat. Trafiałem tu ciekawe rzeczy. A więc mam nadzieję, że i dzisiaj trafi się coś fajnego. Zobaczcie, tam poniżej jest takie tam dzikie kąpielisko. To co? Będziemy atakować. Deszczyk pada, aby nie było burzy. Słuchajcie, jestem tu od 15 minut. Jak na razie asortyment nie budzi mojego zachwytu. Kapsle, zrywki, takie tam. Dobra, skowroneczki wy moje. Żarty się skończyły. Bieda z nędzą. Gołodupce i alkoholiki tu się kąpały tylko. Wiecie co? Lecę na takie stare kąpielisko opuszczone. Tam dalej, tam gdzie kiedyś spotkałem zaskrońca. Nie wiem, czy pamiętacie, w którymś z odcinków. I tam myślę, że będzie trochę lepiej. Może coś ciekawszego wpadnie. A może chociaż jakiś gadżet wędkarski skubniemy. Lecimy. Patrzcie, normalni ludzie śpią o tej porze, a Dario zasuwa normalnie po takich miejscach, że ola Boga. Blair Witch Project mi się kojarzy. Lubię takie miejsca. Może kiedyś pójdę w nocy do lasu, co? Pójdziemy razem na spacer albo na cmentarz, co wy na to? Ale to będzie jazda. Patrzcie i mówcie, kto kojarzy to kąpielisko? Ale jazda, wiecie co? To już jest masakra. Tu jest wejście na kąpielisko, a tutaj zarosło po chamsku. Tego tu nie było, pamiętacie? Tu był taki korytarz, ale nic, spróbujemy pobuszować mimo to. Idziemy przez dżunglę amazońską. Oh fuck. Tam dalej jest nieco lepiej. No patrz pan, się zaplątałem tutaj. Cienko to widzę, bo czuję, jakie dno jest muliste. Dlatego nie wiem, czy to w ogóle będzie miało sens. Wlazłem w nieco inne miejsce i chciałem już powiedzieć, że nie ma to jak usłyszeć piękny sygnał pośród takich trzcin, ale tego nie powiem. Zobaczcie, takie barachło leży w wodzie. W pobliżu stoi łódka, jak widzicie, a więc skoro jest łódka, to jest też wódka. Taki tulipan. Słyszycie ten szum? Chyba deszczek zaczął padać, ale tutaj mi nie pada, bo jestem pod drzewami, ale piękna rasowa klamra do spinania murów. Kocham, co wy macie z tymi widelcami, ludzie? Patrzcie, drugi widelec, ten taki fajny. Jakie zdobienia ma śmieszne. Normalnie kolekcję chyba utworzę. A deszczek pięknie pada. Deszczek wciąż pada, a ja penetruję okolice łódeczki. Zobaczcie, kolejna puszka, kawał szkła. Jakieś instalacje z gwoździ. Trochę złomu chociaż wyciągnę z tej wody. Wiem, nie takich preciosów się spodziewaliście, no ale co zrobić? Wyciągam to, co jest w wodzie. Nie zawsze są to srebrne łańcuszki, prawda? Oj, kochani, współludkowie, to aż się płakać chcę. Zobaczcie, wszystko leży w wodzie. Po prostu nie wierzę. Tak niszczyć miejsce, w którym się mieszka. Jestem na trawiastej plaży, a raczej tym, co po niej pozostało. I zobaczcie, trochę miedziuszki wpadło mi z tego dołka. Już ją sobie połamałem na drobniejsze. Elegancko. Miedziuszki przytulimy. No i tak sobie buszuję na tym starym, nie tyle kąpielisku, co plaży. I mam 2 złote z PRL-u. Sobie w lasku tutaj, po drodze. I muszę wam powiedzieć, że te sito doskonale się sprawdza jako szpadelek. Jest tak ostre, że radzi sobie z najgrubszą warstwą darniny i ziemi. Odwiedzamy kolejne miejsce, w którym buszują wędkarze
I tu mam nadzieję, że trafi się jakiś gadżet wędkarski chociaż. Ale obstawiam, że będą głównie śmieci. Niestety. Takie mam niedobre zdanie o takich miejscach. Brzydka puszka. I nagroda za puszkę. Taki kawał złomu. Fajna mrzawka sobie pada. Ale jest tu pięknie. Nie chce się wychodzić, mimo że nie ma w ogóle fantów. Ale od rana sobie nad jeziorkiem. To jest dla mnie forma wyciszenia się, relaksu, naprawdę. Dla mnie to jest mega sprawa, że są jeszcze takie miejsca, gdzie sobie można tak odpocząć. Korzystam, póki jeszcze tego nam nie zabronili, bo różnie bywa. Druty kolczaste, maseczki, zastrzyki, chemia, hemoglobina, halucynacja. Taka sytuacja. Mam nadzieję, że to, co pokazuję na tych moich filmach ostatnio, uświadomi paru osobom, że może nie warto robić takiej rzeczy. Co się dzieje? Widzę czapę, nie wiem, czy ona jest ranna. Tak dziwnie chodzi. Mam nadzieję, że nic jej nie jest. Podejdźmy bliżej, zobaczmy. O, ale ptaszku, co się sobie stało? O, biedny ptasiar, słuchajcie, ona jest chyba ranna, ma chyba złamane nogi albo skrzydło. Ptasior, co się dzieje? O, biedny ptaszek. Patrzcie, jak tam się przyciska. Dobra, dam jej spokój. Szczyk pada, a ja tak sobie wędruję od miejsca do miejsca i szukam własnego miejsca na ziemi. Ale fajne miejsconko. Pachnie mi tutaj złotem. Patrzcie, jak sobie fajnie ptasior biegnie po wodzie. To co? Może tu coś wyjdzie, co? To mi wygląda, jakby kiedyś ludzie się kąpali. Pierwszy sygnał odzywa mi się na zrywkę. Wychodzi kawał jakiegoś kolorowego metalu. Owszem, nasi tu byli. Jedyne, co zostawili, to kapsle po piwie, które wypili. Mam tu, słuchajcie, ciekawy sygnał. Nieco skacze, od 40 do 60. No mam nadzieję, że to nie będzie żadny kapsel, tylko jakaś ciekawostka wędkarska na przykład. Taka ciekawostka. To jest jedyne, na co nas stać, co pozostawimy kolejnym pokoleniom w wodzie i w lesie. Kolejne nowe miejsce, nowe nadzieje. Jak to w życiu? Człowiek głupi zawsze ma nadzieję, będzie lepiej. A mówią na mieście, że lepiej to już było. Sygnały wybitnie na żelastwo, ale kopiemy, bo może będzie jakaś blacha wędkarska. Bo jak wiecie, one są z żelaza. Na blachę wędkarską nijak mi to nie wygląda. Dobra, kończę tę bezsensowną wizytę. Znaczy bezsensowną, jeśli chodzi o fanty. Bo jak zwykle pożyteczną, jeśli chodzi o czyszczenie wód z tego badziewia. Was zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!